Wyobraźmy sobie, że mamy pięć osób, oznaczymy sobie te osoby literkami i chcemy te osoby posadzić na pięciu krzesłach. Mam pięć ponumerowanych krzeseł. I teraz zastanawiam się, na ile sposobów ja mogę te osoby usadzić na, ty, na tych krzesłach. Ile jest różnych możliwych sposobów obsadzenia tych pięciu krzeseł przez te pięć osób. No to w poprzednim filmie już pokazałem, jak to obliczyć, teraz szybko powtórzę. Jak jeszcze nikt nie zajął miejsca, no to na ile sposobu można obsadzić to pierwsze krzesło? Na ile sposobu można wybrać jedną osobę spośród pięciu osób? No na pięć sposobów. Jak już wybierzemy osobę, która usiądzie na pierwszym krześle, to spośród pozostałych czterech osób wybierzemy tę, która usiądzie na drugim krześle. Czyli tutaj mamy już tylko cztery osoby do wyboru, spośród których wybierzemy tę, która usiądzie na drugim krześle. No ale to są cztery możliwości. Dla każdego wyboru osoby na pierwsze krzesło. Więc, ile jest możliwości obsadzenia dwóch pierwszych krzeseł? Mamy pięć możliwości obsadzenia pierwszego krzesła i dla każdej z tych możliwości mamy cztery możliwości obsadzenia drugiego krzesła. Czyli łącznie jest 5 razy 4. Dlatego, że dla każdego wyboru tutaj mamy cztery wybory tutaj. Więc łącznie mamy 20 sposobów obsadzenia dwóch pierwszych krzeseł. Dla każdego spośród tych 20 sposobów obsadzenia dwóch pierwszych krzeseł mamy potem. Trzy sposoby obsadzenia tego trzeciego krzesła, bo zostają już trzy osoby, więc musimy znowu pomnożyć przez trzy, dlatego że to jest, że są trzy możliwości dla każdego wyboru obsadzenia dwóch pierwszych krzeseł. No i dalej mamy już tylko dwie osoby, znowu mnożymy, i na ostatnie krzesło już mamy tylko jedną osobę, więc już, już tutaj tylko jeden sposób. Więc takich możliwości jest 5 razy 4, razy 3, razy 2, razy 1. To już w poprzednim filmie poznaliśmy taki symbol silnia, to jest to samo co 5 silnia. Iloczyn kolejnych liczb naturalnych. No i to jest liczba permutacji. To są permutacje. To są permutacje, czyli inaczej, różne ustawienia elementów zbiorów w kolejności. Czyli jak pytamy o liczbę permutacji, to pytamy na ile sposobów można elementy pewnego zbioru, w tym przypadku tych pięciu osób, ustawić w kolejności. Ile jest takich różnych porządków. No, i to jest właśnie liczba permutacji. No a teraz możemy zastanowić się nad innym problemem. Powiedzmy, że mamy znowu te pięć osób, ale krzesło nie mamy pięć, tylko mamy na przykład tylko trzy krzesła. Jedno krzesło, drugie i trzecie. I znowu możemy zastanowić się, na ile sposobów możemy obsadzić te trzy krzesła osobami z tego, z tego zbioru. No to rozumowanie jest zupełnie analogiczne. Mam pięć możliwości. Pięć osób do wyboru, spośród których wybiorę tę, która usiądzie na pierwszym krześle. Jak już jedna osoba zajmie to pierwsze krzesło, to zostają 4, spośród których mogę wybrać tę, która usiądzie na drugim krześle. No i możliwość obsadzenia dwóch pierwszych krzeseł jest 5 razy 4, to jest dokładnie ta sama sytuacja co poprzednio. No i później kontynuujemy. Potem mamy trzy osoby, spośród których wybiorę tę, która zajmie trzecie krzesło. Czyli łącznie tych możliwości jest 5 razy 4 razy 3 i koniec, dlatego że nie mamy więcej krzeseł. Jak wybierzemy te trzy osoby, no to już dokonaliśmy wyboru, czyli takich sposobów jest 5 razy 4 razy 3, czyli 60. 60. No i tutaj widzimy po pierwsze, że to, to nie jest silnia, Bo tak jak tutaj silna, to była iloczyn, był iloczny kolejnych liczb aż do jedynki. Tutaj. To nie jest silnia, dlatego że, że tutaj to nie dochodzi do jedynki. Zatrzymujemy się na trójce, nie mamy razy 2 razy 1. No ale może, może to jakoś się da przez silnię mimo wszystko wyrazić, bo to jest prawie tak jak silnia. Zauważmy, że może tak to napiszę, że gdyby to było 5 silnia, no to było 5 razy 4 razy 3 razy 2 razy 1. No ale to tak nie jest. Brakuje tej dwójki jedynki, więc żeby to poprawić, to możemy tutaj. Po prostu podzielić przez 2 razy 1. Ja to zapisałem w takiej postaci, po to, żeby to móc zapisać za pomocą symbolu silni. No i widzimy, że tak jak teraz to jest dobrze, że, że to jest równe 60, dlatego że tutaj 2 razy 1 i 2 razy 1 się skróci i będzie po prostu 5 razy 4 razy 3. Ale dzięki temu zapisowi ja mogę teraz napisać, że to jest 5 silnia podzielone przez 2 silnia. Bo to, co jest w mianowniku, to jest 2 silnia. No, i wy, wyprowadzimy taki fajny wzór z pięcenia przez dwa silnia, tylko że możemy się zastanawiać, skąd tu się wzięła nagle dwójka. Dlatego, że mieliśmy 5 osób i trzy krzesła. To dlaczego tu jest liczba 2? No ale nie trudno się domyślić, skąd się wzięło to 2. No, piątka, to wiadomo, tu mamy 5 osób. No ale skąd się wzięła dwójka? No widzimy, że ta dwójka się wzięła stąd, że tutaj liczyliśmy. Na pierwsze krzesło, na drugie, krzesło na trzecie, czyli mamy iloczyn trzech liczb kolejnych, czyli tyle, ile jest krzeseł. A dwójka to jest tyle, ile tych krzeseł jakby brakuje. Odpowiada to tym osobom, które nie dostały jest. czyli 2 to jest 5 odjąć 3, bo spośród 5 wybieramy i potem patrzymy na pierwsze krzesło, na drugie, a na trzecie, mamy trzy krzesła. Czyli tutaj stoi 5 odjąć 3. 5 odjąć 3 to jest 2. No i właśnie. Ta dwójka bierze się stąd. Czyli to jest 5 odjąć 3 silnia. No więc możemy teraz napisać taki ogólny wzór. Tylko na co to będzie wzór? To nazywaliśmy permutacjami. To co tutaj teraz rozważamy, to to nazywamy wariacjami. To są wariacje bez powtórzeń. To są wariacje bez powtórzeń. Bez powtórzeń. Dlatego, że ta sama osoba nie może siedzieć na dwóch różnych krzesłach. Jak już wybraliśmy jakąś osobę na pierwsze krzesło, to, to, na, to tę osobę, która osiągnie na drugim krześle, wybieramy spośród czterech już. Czyli to są wariacje bez powtórzeń. To się oznacza takim symbolem V. No i możemy. Ogólny wzór. Tutaj mieliśmy wariację trzyelementową ze zbioru pięcioelementowego. W ogólności możemy mieć wariację K-elementową ze zbioru N-elementowego. Czyli chcemy wybrać k osób z n osób, bo mamy tylko k krzeseł. Czyli wybieramy tyle osób, ile mamy krzeseł, czyli k spośród n osób, w tym wypadku n było 5. No i ten ogólny wzór będzie analogiczny do tego, co tutaj było. Ja może wezmę innym kolorem, tym samym kolorem. Czyli tutaj mamy n silnia podzielone przez n minus k silnia. No i oczywiście można się uczyć takich wzorów na pamięć. Tutaj mieliśmy wzór na liczbę permutacji, tutaj mamy wzór na liczbę wariacji, ale lepiej jest rozumieć, skąd to się bierze. Tutaj ja pokazałem, skąd się bierze. Że to po prostu jest taki sprytny sposób zapisania tego iloczynu kolejnych liczb. Tych liczb jest tyle, ile jest, no ile, ile elementowa jest wariacja, czyli k, w tym wypadku 3. A zaczynamy od liczby n, tej, na, tej największej, bo bierzemy wariację zbioru n elementowego, w tym wypadku to było 5. No i jak sobie chcę przypomnieć, skąd ten, jak ten wzór wygląda, to po prostu sobie przypominam, jak to się oblicza, jak to, jak to się rozumie taki schemat i że to po prostu tutaj się musi skrócić, żeby dostać tylko iloczyn tych pierwszych k liczb spośród tych wszystkich n liczb. No ale w książkach jest taki wzór, czasami się wymaga, żeby znać go na pamięć, więc ja tutaj pokazałem, skąd ten wzór się bierze. Można wzór, wzoru się uczyć na pamięć, ja na przykład tego nie lubię, bo zawsze jak wiem o co chodzi, to łatwo sobie taki wzór wyprowadza. Jak pamiętam, jak się uczę na pamięć, to łatwo coś pomylić i potem nie wiadomo, czy to jest n-k, k-n i tak dalej. Najlepiej jest właśnie zrozumieć skąd taki wzór się bierze, a wtedy odtworzyć go jest bardzo łatwo.